Sól sama w sobie nie jest szkodliwa, ale musisz uważać na te dwa dodatki, które znajdziesz w większości soli. Większość soli, jakie znajdziesz w sklepie, będzie miała dwa szkodliwe dodatki. Po pierwsze, jodan potasu. To dobrze, że sól jest wzbogacana w jod, bo jest on dla nas bardzo ważny, ale jodan potasu jest dla nas szkodliwy, może powodować stany zapalne tarczycy. Należy szukać soli z jodkiem potasu. Jodek potasu jest ok, niestety od jakiegoś czasu większość soli w Polsce ma jodan potasu, który jest dla nas szkodliwy. Drugi dodatek to substancja przeciwzbylająca E536. Czyli żelazo cyjanek potasu, który niestety w kontakcie z najbliższymi bakteriami jelitowymi może powodować powstawanie substancji toksycznych i stany zapalne w naszym organizmie. Tutaj tak samo żelazo cyjanek, czyli E526 oraz jodan potasu. Fasol z wieliczki ma na przykład jodek potasu, więc bardzo dobrze, ale niestety też ma substancję przeciwzbrylającą, więc niestety nie za bardzo. Najlepszy wybór, jaki ja tutaj znalazłem, to sól chłodawska, różowa, niejodowana, bez jodku i bez jodanu i bez przeciwzbrylaczy.